Znamy wyniki dla oleju świeżego, możemy je skonfrontować z deklaracją producenta oleju. I tutaj pojawia się pierwsza zagadka, ponieważ według deklaracji producenta witam w kolejnym odcinku na kanale R2D. W tym odcinku sprawdzamy olej silnikowy podesłany przez pana Roberta. Na początku rozpakujmy wspólnie przesyłkę. W przesyłce mamy dwie próbki, próbka pierwsza, olej nowy, próbka druga, olej przepracowany po dystansie 8286 km. W ramach dodatkowych kroków przeprowadźmy prosty, szybki test bibułowy celem porównania naszych olejów z punktu widzenia wizualnych zmian. Szczegóły powiązane z samochodem wpisujemy do tabeli zbiorczej. Skoda Octavia, rok produkcji 2009, silnik 1.8 turbo benzyna plus gaz, przebieg 261 tysięcy km, auto z polskiego salonu. Właścicielem jest 47-letni mieszkaniec Mińska Mazowieckiego. Do tej pory wymianę oleju realizował co rok, natomiast skuszony reklamami PMO stwierdził, że, cytuję, jak to taki porządny olej, to przy moich małych przebiegach może by go wymieniać co 2 lata. Co to za olej dokładnie? PMO w klasie lepkościowej 10W30, klasa ACA A3/B4, API SN/CF. Bohater tego odcinka przejechał na tym oleju prawie 8300 km, 60% jego eksploatacji to miasto, reszta trasa. Dominuje eksploatacja na odcinkach z przedziału od 10 do 20 km. Pan Robert pobrał próbkę 25 listopada 2022 roku. Od poprzedniej wymiany minęło 26 miesięcy. Mogą pojawić się pytania, skąd decyzja o wyborze właśnie takiego oleju. W tym miejscu warto przywołać zalecenia producenta samochodu, w których można znaleźć rekomendacje w stosunku do klas jakościowych. Pan Robert miał wiele dylematów w tym obszarze, natomiast o szczegółach mam nadzieję napiszę w formie komentarza do tego filmu. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Zapraszam do wspólnego monitorowania, jak wyglądają poszczególne kroki pomiaru. Najpierw lepkości oleju świeżego, a później przepracowanego.
Mamy wyniki. Lepkość dla świeżego oleju jest następująca. 83,4 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni oraz 12,7 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Wskaźnik lepkości wynosi 151. Znamy wyniki dla oleju świeżego, możemy je skonfrontować z deklaracją producenta oleju. I tutaj pojawia się pierwsza zagadka, ponieważ według deklaracji producenta lepkość w 40 stopniach powinna wynosić 90,6, w 100 stopniach 13,8, natomiast wskaźnik lepkości 155. Skąd zatem takie rozbieżności? Jeden z powodów jest następujący. Próbka świeżego oleju pochodzi z dnia wymiany oleju, czyli przechowywana była ponad 2 lata. Z moich dotychczasowych badań, weryfikacja zmiany lepkości po 5 latach magazynowania, wynikało, że lepkość oleju nie zmienia się w wyniku kilkuletniego przechowywania, natomiast badania były realizowane przy uwzględnieniu innej klasy lepkościowej oraz określonych warunków przechowywania. Z pewnością można wskazać również inne potencjalne powody rozbieżności, natomiast mam nadzieję, że przy większej próbie analizowanych przypadków uda się trafnie wskazać, jaki jest główny powód. Pora na olej, który pracował w silniku, aplikujemy do lepkościomierza olej przepracowany. Dla oleju przepracowanego zmierzona lepkość kinematyczna w 40 stopniach Celsjusza wynosi 77,5, w 100 stopniach Celsjusza 12,4, natomiast wskaźnik lepkości wynosi 158, a to oznacza, że odnotowujemy zmianę lepkości poniżej 10%. Wniosek dla otrzymanych wyników jest następujący. Z punktu widzenia zmian parametrów lepkościowych możemy stwierdzić, że degradacja oleju nie budzi żadnych zastrzeżeń. Dla tego konkretnego przypadku po ponad 2-letniej eksploatacji nie otrzymujemy niepokojących sygnałów. Warto natomiast zwrócić uwagę, że sytuacja wygląda zgoła odmiennie, gdy odniesiemy lepkość dla oleju przepracowanego w stosunku do lepkości świeżego oleju zadeklarowanej przez producenta. Wówczas ta zmiana jest większa. Skakujemy do przedziału ostrzegawczego i otrzymujemy sygnał, że dłuższa eksploatacja na tym oleju nie jest zalecana. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie. Zainteresowane osoby udziałem we wspólnym eksperymencie zapraszam do kontaktu mailowego. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!